kochani, witam Was bardzo serdecznie w 8 już dniu Vlogmas. Ja się szykuję pod prysznic, ale stwierdziłam, że jeszcze szybko Wam pokażę kalendarze adwentowe. Później pójdę jeszcze z Wiką przykleić tego żelka na okno, co wczoraj kupiłam. I dopiero powędruję do łazienki. Więc szukamy dzisiaj numerku 8, mam na wierzchu. I sprawdzamy, co jest w środku szybciutko. W środku były takie pierniczki, trzy rodzaje. Ja bardzo pierniczki lubię, więc się cieszę. I do tego standardowo był Mikołajek. Już Wam pokażę trzy cytat. Jakiś dzisiaj długi. A cytat na dziś to: żyj chwilą, chyba że chwila jest nieprzyjemna. W takim przypadku zjedz ciasteczko. A ósemkę w Kinderze mamy tutaj. Otwieram. O, i znowu cukierek. Całkiem przyjemny dzień się zapowiada, ale ciasteczko i tak zjem. Co miałaś w kalendarzu? Spodenki? Zobacz, jaki mam prezent dla Ciebie. Wiesz, gdzie to będziemy przyczepiać? Tutaj na okienko. Ok? Otwieramy? Czekaj. Teraz tego gumowego żelka przykleić tu na okno, ok? Ok. No to dobra. Co najpierw przyklejamy? Bałwanka? Tak? To musimy o to oderwać. Czekaj. No, to wcale nie będzie takie proste chyba, wiesz? Filling up my Christmas list with gifts for girls and boys. There's frilly things and candy dreams and every kind of toy. A tree is set up twinkling with my favorite kind of lights. And faces glow 'cause children know. Już wyszłam spod prysznica i teraz czas na make-up. Nie, no po prostu w to nie wierzę. Naprawdę, Wiktoria była taka grzeczniutka, pięknie bawiła się w pokoju. I słuchajcie, ona całego bałwanka porwała. Tak. No ale już nic z tym nie zrobię. Teraz zabieram się za przygotowanie tego ciasta na pierniczki i za jakąś godzinkę, jak trochę poleży w lodówce, będziemy przygotowywać i wycinać ciasteczka. I ja już ugniatam ciasto i gotowe. Tak się właśnie zastanawiam, czy ja dzisiaj się Wam pokazywałam, czy nie. I czy ja się w ogóle z Wami przywitałam? Nie wiem. Jeśli nie, to cześć Wam, kochani. Do godziny, już Wam mówię której, 12:50 leżeliśmy sobie w łóżku z Wiktorią, z Danielem i oglądaliśmy jakieś serialiki. No i teraz postanowiliśmy wstać i trochę się ogarnąć, żeby całego dnia nie zmarnować na leżenie w łóżku. Ale wiecie, taki dzień też jest potrzebny. Tak jak widzieliście, ja już ciasto na pierniczki włożyłam do zamrażarki, więc za pół godziny będziemy wycinać. Tam widzicie mojego małego krasnala, który swojego bałwanka na okno porwał w drobny mak. I możecie mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że dzisiaj już mamy 8? Bo ja nie wiem, kiedy to minęło, naprawdę. A moja córeczka dzisiaj jeszcze zrobiła piękną pracę plastyczną. Malowała oczywiście farbami. Robi to codziennie. Dajcie mi znać, czy Wasze dzieciaczki też tak uwielbiają malować farbami. Już zabieramy za wycinanie pierniczków. A nie, tak to nie spróbujemy tego. To jeszcze trzeba upiec, wiesz? Mama Ci pokaże jak. Tutaj musisz przycisnąć. No, tutaj też. Tu też, tak. Uwaga, zobaczymy, czy wyszedł pierniczek. Czekaj. Puść. Czekaj, zobacz, tutaj jest. O, jaki piękny! Już Wam pokażemy, jak fajnie one wyglądają. Słodko! Ekstra! I tak musimy powycinać dużo pierniczków, teraz tu. Tu, no. O, i przyciśnij. Mocno. No, puść. Do góry weź. I teraz musimy to wycisnąć. Wow, super! Piękne pierniczki. Teraz tu. No? Tu? Tu. Może być tak. No i teraz zobacz. Hop. I teraz musimy wycisnąć. Wow! Tutaj. No i wyjmujemy. Jak wyjmujemy? O tak.
A to? Hop. Czasy. Proszę dalej. I układa. You take too long. Sleigh bells playing that familiar song. Oh, I can't wait for Christmas Eve. When underneath my Christmas tree there'll be presents wrapped in ribbons for me. So many kisses my eyes can barely see. Hanging up my mistletoe, it's a Moi kochani, pierniczki już zrobione, za chwilę włożymy je do piekarnika i będą się piekły. Tutaj Wiktoria jeszcze ma trochę ciasta i już sama coś lepi. Wiktoria, wystarczy mąki. No, proszę bardzo, możesz wycinać sobie wzorki. Proszę. Zium! I brum do Wiki! Brumę! Chcemy sprawdzić, czy upiekły się nasze ciasteczka? Tak? No to idziemy. Idziemy zobaczyć, tak? O tak mam robić, okej. Okay. Upiekły się, ale są bardzo gorące. Chcesz zobaczyć? Chodź na rączki, chodź. Zobacz. Idziemy na spacer? Chodź. Ubieramy się. Ubieramy się i idziemy na spacer, bo podobno jest piękna pogoda dzisiaj. Chodź, tati, idziemy na spacer. Wiktoria. Kuku. Kuku. I teraz jeszcze czapula, chodź. O, wow. Piękna laleczka. Co to jest, Wik? To jest księżyc, a nie, to nie księżyc. To księżyc. Wróciliśmy do domu ze spacerku i zmarzliśmy, więc teraz grzeje gorący rosołek, zjemy. I co będziemy robić? Zdejmujesz buty? Masz paprykę. Czekaj, najpierw odwiążemy. Co będziemy robić za chwilę? Bawić się? Jeść paprykę? Będziesz jeść? Super. Ja postanowiłam, że robię maseczkę i wezmę tą, którą dała mi Karola. Nie mogę zdecydować jaką, ale chyba ta czarna jakoś bardziej mnie kusi. Więc sobie później zrobimy. Zostawię sobie na zlewie w łazience, żeby o niej nie zapomnieć. Spędziliśmy naprawdę dzisiaj bardzo miło dzień, bardzo miło wieczór. Trochę kolorowaliśmy z Wiktorią, później Wikusia malowała farbami standardowo. My oglądaliśmy coś, wiecie, tak na luzie, taki rodzinny dzień. I no, dzisiaj za dużo się nie działo, jutro jeszcze mam dzień wolny, później idę na 3 dni do pracy i nie wiem, jeszcze jutro dam wam znać, czy vlog będzie łączony z 3 dni tych pracowniczych. Czy będzie każdy osobno? Jeszcze zobaczymy, zastanowię się. Jutro mam w planach pojechać może do Castoramy po jeszcze jakieś ozdoby na choinkę, bo tak na górze i z tyłu trochę mi tych ozdób jednak brakuje, a chciałabym, żeby ta choinka była taka idealna. No to jeśli pojedziemy, to na pewno zabiorę was ze sobą. I co jeszcze chyba? Chyba to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. No, chyba wszystko. A no tak, chciałam się z wami pożegnać, więc dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. Fajnie, że komentujecie, oglądacie, bo naprawdę nie spodziewałam się, że będziecie oglądać ten mój vlogmas, bo nie oszukujmy się, bardzo dużo dziewczyn nagrywa w tym czasie te filmy.
Także dziękuję Wam serdecznie i widzimy się już jutro. Buziaki! Pa!